Na to start. Cześć, z tej strony Kamil. Witam Was serdecznie w pierwszym filmie w 2022 roku. Dziś to prawda nie pierwszy, a drugi styczeń. Wczoraj niestety nie mogłem wyjść na rower ze względu na pracę, ale dziś udało mi się wziąć wolne i postanowiłem ten rok zacząć ambitnie. Dlatego dziś w planach jest pierwsza setka, a za cel, do którego chcę dojechać, obrałem sobie bunkry w Szprotawie, w okolicy Szprotawy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy parę minut po 6:30. Pierwszą część trasy pod wiatr. Za to w drugą stronę będzie łatwiej. Temperatura jak na 2 stycznia naprawdę łaskawa. Mamy 8 stopni w tym momencie. Więc zastanawiam się, czy się nawet nie za ciepło ubrałem. Ale zobaczymy. Pierwszą część trasy, jakieś 1,5 godzinki, będę jechał po ciemku. Także przy okazji przetestuję swoje lampki rowerowe. Jeszcze nie miałem okazji ich testować w nocy. Tak więc jedziemy. No to mimo, że jest rano, to jeszcze jest ciemno, więc można powiedzieć, że moja pierwsza nocna jazda zaliczona. Nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć, bo mam co prawda gąbkę na GoPro, ale naprawdę bardzo mocno wieje. Kurde, nie wiem, jak się... Ja pierdolę. Kurde. Pierwszy kapeć. Ale ledwo wyjechałem z Głogowa. Jakieś psy tutaj czekają. Milusiu, zjedziemy z głównej drogi, żeby tutaj... na środku nie stać. Gdzieś tutaj spróbuję zmienić tą oponę. Tak pechowego początku to się nie spodziewałem. Dobra. Zapas się skończył bardzo szybko. Więc teraz już nie może być wpadek. A ostatnio sobie mówiłem, dołóż sobie rękawiczki do zestawu naprawczego. No, teraz sobie dołożyłem. Żeby dodać dramaturgii, muszę powiedzieć, że miałem tylko jedną dętkę. A planuję zrobić je 100 km, więc... lekko szalony pomysł. No ale trudno, jest niedziela. Jak złapię kolejnego kapcia, to będę dzwonił po pomoc. W ostateczności czeka mi dłuższy spacer. Wierzcie lub nie, ale to pojawia się drugiego kapcia. No, przejechałem 2 km kolejne i kolejny kapeć.
Nie wiesz. Game over na dzisiaj. Teraz muszę się jakoś dostać do domu. Miała być pierwsza setka tego roku. A mamy pierwszy spacer z rowerem. Szczęście, że nie mam tak daleko do domu, bo tylko kilka kilometrów. Jest wcześnie rano, to nie będę budził nikogo z rodziny, żeby specjalnie po niej jechali. A w ramach rekreacji, skoro nie mogę się przejechać, to się przejdę. Najsmutniejsze jest to, że nawet bym chciał naprawić to koło w garażu i pojechać jeszcze raz, to nie mam takiej możliwości, bo nie mam już żadnych zapasowych dętek. Dzisiaj jest niedziela i to bez handlu, więc nawet nigdzie nie mógłbym tego kupić. A musiałbym kupić dwie przynajmniej. Już z jedną się nie będę wybierał. Także dzisiaj z moich planów nici. Trudno, może następnym razem się uda. To jak już sobie tak idę, to chociaż opowiem wam o moich planach na 2022 rok. Moim pierwszym celem to jest gdzieś na wiosnę, prawdopodobnie w kwietniu, pojechać nad morze. Nie wiem, czy rozłożę to na 2 czy 3 dni. Jeszcze to rozważam. Będę miał w planach do pokonania około 350 km. Drugim moim celem na ten rok jest przejechanie trasy R10 od Świnoujścia do Helu latem podczas urlopu. I trzecim moim celem, który chciałbym zrealizować w tym roku, jest przejechanie 200 km na raz, jednego dnia. Dla jednych może wydawać się, co to jest 200 km. Ja póki co w swoim życiu przejechałem tylko kilka razy setkę. Więc będzie to dla mnie na pewno już wyczyn. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach nie jeździłem regularnie. Dopiero w tym roku mam zamiar tą regularność poprawić. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. I to są tak naprawdę trzy moje główne cele. Mam jeszcze kilka mniejszych, które jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Ale te trzy cele chciałbym zrealizować w tym roku. Co? To by było na tyle? Na dzisiaj? Nie. Mam inny plan. Jeśli myślicie, że dwa kapcie i godzinny spacer zniechęci mnie do jazdy rowerem, no to się grubo mylić. Los musi się trochę bardziej postarać. Nie, żeby nie było, że kusza los. Ale jak widzicie, przeprosiłem się dzisiaj ze swoim starym rowerem, moim wysłużonym crossem. Tak się cieszę, że go nie sprzedałem, bo dostałbym za niego grosze, a dzięki temu, że tego nie zrobiłem, jestem w stanie dalej kontynuować jazdę. Co prawda setki dzisiaj nie zrobię, bo już jest późno. Dochodzi 10, a jeszcze po południu chciałbym spędzić czas trochę z rodziną. No ale ze względu na to, że jest taka ładna pogoda dzisiaj, mamy 9 stopni, to szkoda byłoby tą pogodę zmarnować. Także jakąś małą pętlę 30-40 km trzeba zrobić. Kawka w lesie smakuje najlepiej. Niestety pierwsza setka w 2022 roku musi jeszcze trochę poczekać. Dziś niedawno było mi zrobić takiego dystansu, ale żeby nie było niedosytu,
do nic nie pojechałem, bo tak naprawdę to przejechałem 6 km, a drugie 6 przyszedłem na nogach. No to na osłodę jeszcze krótka przejażdżka po lesie, parę fotek i do domu. Bo w końcu to jest kanał z aparatem na rowerze, więc wypada czasami jakieś zdjęcie też tutaj pokazać. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Nie wiem, kto się bardziej wystraszył. Fuh. Jedziemy dalej. No, ja to sobie potrafię drogę znaleźć. Jadę z nawigacją, a i tak się pogubiłem. Co prawda nawigacja tej drogi nie widzi, ale patrzę, jest ścieżka, to mówię, dokądś pewnie poprowadzi. Trudno, jadę w drugą stronę. No, gravelkiem bym tutaj raczej nie wjechał. A MTB proszę. Nie ma trasy do przejechania. Jest jakaś cywilizowana droga. No dobra, to podsumujmy. Do domu zostało mi jakieś 15 km. W tym momencie mam 23, czyli będzie około 40. Rano 6 na gravelu, 6 na nogach, spacerkiem z powrotem. Plus teraz 40 około, czyli razem jakieś 50 z hakiem. Miało być 100, będzie 50. Czy jest mi przykro? Trochę jest, bo chciałem wykorzystać tą wiosenną aurę w styczniu nowego roku, zacząć ten nowy rok jakąś okrągłą liczbą. Tak mi się ta setka marzyła właśnie na początku. Ale trudno. Nie ma tego złego. Nie dziś, to kiedy indziej. Nic na siłę. Ważne, że wyszło się na rower, pojeździło, dotleniło, endorfinki działają. Przy okazji przeprosiłem się z moim rowerkiem, który jak widać jeszcze sobie radzi. Czekajcie. Oj. Okej, na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.